Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że tutaj przyszliście, że jesteście z nami. Dziękuję bardzo, ale cieszę się też bardzo, że włączyliście ten odcinek na kanale Wchodzę w to, bo jest to wyjątkowy odcinek. Teoretycznie zostanę dzisiaj baristą i pokażę Wam technikalia, niuanse tego zawodu, ale tak naprawdę spotkamy się tutaj po coś zupełnie innego. Spotkamy się po to, żeby zebrać pieniądze na leczenie 12-letniego Wiktora Lewickiego. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jednego dnia okazuje się, że Wasze dziecko jest śmiertelnie chore, guz mózgu, straszna diagnoza. A potem kolejna wiadomość, da się go uratować pod warunkiem, że zbierzecie 9 milionów złotych w jeden miesiąc. To jest jakaś astronomiczna kwota, to jest w ogóle niewyobrażalne. Jak to zrobić? Jak to zrobić? No więc trzeba do tego akcji, takiej akcji, Kawka Wiktoria. Zaczęło się od tego jednego miejsca, tu w Warszawie, zostajemy. To miało być jedno miejsce, w którym ja będę robić kawę, ludzie będą ją kupować, a całkowity dochód z tej kawy trafi do Wiktora. I nagle, dzięki Facebookowi, Instagramowi, do tej akcji włączyło się 500 punktów w całej Polsce, które przekażą dochód z jednej wybranej kawy, bądź ogólnie ze wszystkich sprzedanych kaw i ciastek z tego jednego dnia na rzecz leczenia Wiktora Lewickiego. W tym momencie, 15 o 17.40, brakuje 2 700 000 złotych. I wiecie co? I my je zbierzemy. Tak jest? Tak, tak jest! Poweru trochę! Zaczynamy! Wchodzę w to! Barista! Dzień dobry! Zapraszamy Państwa na kawę. Całkowity dochód dla Wiktora. Chodźcie! Nie obiecuję, że to będzie idealna kawa, ale musicie mi wierzyć, będzie od serca. Zapraszam! Ja już jestem po szkoleniu, ja wszystko wiem. To jest kolba. Najpierw trzeba wytrzepać kolbę, potem ją pędzelkujemy, żeby była czyściutka w środku. Jest wyczyszczona. Teraz na młynku ustawiam podwójną dawkę. Mamy. Teraz ugniatam, czyszczę, wkładam kolbę, zakręcam, podstawiam kubek, kubek podstawiony i zaczynamy procedurę. Latte dla Pani. A nie woli Pani espresso? Jest mniej roboty z espresso. A kosztuje tyle samo? Proszę bardzo, to jest dar przekonywania. Nie, żartuję, oczywiście będzie latte. Zaczynamy od góry, żeby skończyć na dole. Ach, jest! Proszę, jaka piękna. Bardzo proszę, smacznego. Jeszcze ładniejsza mi dzisiaj nie wyszła. To proszę sobie wyobrazić te poprzednie. Nieważne. No jasne, jaką zrobić? A bo Pani mi nie wierzy, Pani myśli, że ja tylko stoję tak jak ten miś z krupówek, jak ta kukła. Jaką nie, Pani chce? Latte, bardzo proszę. Nawet ja bym tu widział, że tu jest jakiś obrazek gdzieś w tym. Tak, to jest uśmiech. To jest uśmiech losu. Tak, mały taki, dyskretny. Dziękuję bardzo, dzięki. No. I dodatkowo tarta z malinami. Latte i tarta z malinami. Tarta z malinami! Zawsze jeszcze chciałem krzyknąć ruskie. Ruskie mogą być? Ruskie dwa razy! Słyszysz, jak syczy? Słyszysz? To ma być ten syk? Tak. O to walczyliśmy? Tak. Dobra, i teraz. Marszałek Sejmu, nie po raz pierwszy, staje mi... Nie po raz pierwszy, staje mi... Marszałek Zych. Taki klasyk. Robię minę, jakbym umiał. Połowa się nabiera, reszta nie. Fajnie, jak twój humor wreszcie do kogoś trafia. Jeden zadowolony klient. Bo umówmy się, jest wątpliwej jakości na co dzień. Pozor, pozor, budu tryskać. Chcesz oblizać? Proszę. Oddaj. Oddaj, to kawa, nie dla dzieci. Proszę Państwa, mam hit. Ten oto pan. Przyszedł i zamówił właśnie kawę, ale to nie jest zwykła kawa. To jest, proszę Państwa, kawa. Jaka dokładnie? To jest cappuccino? Kawę mocną, proszę. Mocną. To jest Doppio, słuchajcie, za 1000 zł. To jest najdrożej sprzedana dzisiaj kawa w Polsce. I za to wielkie brawa! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przyspieszamy dla Wiktora! Dziewczyny, co dla Was? 3 latte na poprosimy. 3 latte na czym? Bez laktozy, bez laktozy. Zwykłe, normalnie, klasyczne, prawilne. Dziękuję bardzo. Piona. Porządna polska krowa. Wydojona, a nie jakieś wynalazki. Wydojmy sobie migdała. Czy ktoś widział kiedyś dojenie migdała? Co Pani doiła? Tu jest Thermomix i doi. Przepraszam bardzo, jak masz na imię?
Iwono, czy często doisz migdała? W domu? O, COVID, COVID out! Nie, robiłam test. Tak? A czy to było po prostu takie odjarania? To robimy, bez laktozy i koleżanka jest moim ziomem, dobrze. No to ja też chcę z laktozą. No, ale zobaczcie, jak to szybko można przekonać do dobrego. To co? Dobra polska dojona krowa? Będą płacić fantami. A co ty tam masz? To jest taki średniowieczny PayPal? Co to było? To zbliż, ale z telefonem. Musisz zbliżyć telefonem. No, zbliż. O, pięknie. Tada! Mamy bezę. Beza jest świetna, bo leży tu od rana na słońcu i ona ma swoje dodatkowe właściwości. Ale co od rana na nią pluje? Świeże, nowe kultury bakterii. Baza wirusów będzie zaktualizowana. Ja bym to wchodził, to jest lepsze niż szczepionka Kaisera. Pani ile płaci? Płacę ile trzeba zapłacić. No to tak, trzeba 13, ale ja się pytam, ile pani płaci? Mogę zapłacić 30. Świetnie, doskonale. Transakcja przerwana. Następuje zwolnienie blokady maszyny losującej. I szczęśliwa liczba na dziś to... 30! Ale co ja wygrałam? A to się zaraz okaże. Proszę bardzo. Jaka ona piękna. Piękna. Bo to nie ja robiłem. Odmowa. Ojoj. Nie ma. Odmowa? O nie. Klientka jest niewypłacalna. Kto założy za klientkę? A czy można zapłacić gotówką? Pewnie, że można. Pewnie, że można, oczywiście. Ja to za skórniki wyciągam. Ciach. Tak, gotówką, to ja zapłacę 50. No, proszę bardzo. Czyli się opłacało nie mieć opłacało nic na koncie. Się nie świetnie. 50 zł. Rachuneczek wystawię. Kontrole, urzędy skarbowe, sanepidy. To mnie nie interesuje. Nie, ja nie, 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 my się rozliczamy, wszystko proszę. Jest. Proszę bardzo. No to może, proszę bardzo. Super, że jesteście ekstra. Super, że jesteście, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że ty to zorganizowałeś. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzień dobry. Jedno na te po prostu? Tak. A dla młodego co? Zdjęcie. Fota, bardzo proszę. To latte to będzie na jakim mleczku? Jakie? Mamy tak, mamy sojowe, mamy kokosowe, mamy ryżowe. To jakie pani chce? Z krowy się w Warszawie nie pije, to jest w ogóle demode. Kocie, żartowałem. Znowu jest obrazek. Ale co ten obrazek przedstawia, to już pani sama sobie musi do tego dojść. Dinozaur. Nie, jaszczurka. Tu ma ogonek, tu ma główkę, a tutaj ma łapki. Proszę bardzo. Jaszczurka dla pani. Dziękuję bardzo. Ode mnie, od serca. Wszystkiego dobrego. Ja mówię, że to jest pan wspaniały człowiek. Cieszę się, że pan tak pomaga dzieciom. Bardzo dziękuję, że pani przyszła. Mam po prostu, bo tak mnie poruszył ten los i naprawdę... No i chciałam po prostu powiedzieć, że dziękuję, że jest pan. To ja dziękuję, że pani przyszła i że pani nas wspiera. W takim licznym gronie. Już wiemy? Co? Kto? No, będzie braciszek, tak? Będzie braciszek? I dlaczego będzie miał na imię Filip? Martynka, będzie miał na imię Filipek? Czy nie? Jakie imię wybrałyśmy? To jakie imię wybrałaś dla braciszka? A ta kawa to jest dla kogo? Ja chciałam, żeby Wojtuś. Wojtuś? To ja myślę tak. Wojtusia dajemy na drugie, a tu będzie mały Filip. Co ty na to? Może być? Mamy to? Dziękuję bardzo. Postanowione. Wpadnijcie. Teraz musimy zmienić koncepcję znowu. Wpadnijcie z małym Filipem Wojtusiem na kawę, jak się tylko urodzi. Dobrze. Dziękuję bardzo. Cześć, papa. Pozdrowienia od właścicieli małpki, którą wiosła. To wasza małpka? Ja jestem ich stylistką. Naprawdę? Ale małpek czy właścicieli? Małpek. Małpek. Dobrze. Chyba, że macie jeszcze inkę dla młodego, bo nie chcemy, żeby ADHD... Nie, bez kofeiny mamy pan. A pokażcie młodego. O nie, dla niego małe espresso by wyszło jak złoto. O tam, nie, nie. Tydzień temu 4 godziny w Jump Hall z nim byłem. Gdzie? Jump Hall. 4 godziny. Co to jest Jump Hall? Jump Hall. No, trampoliny. Są jakieś narkotyki?
I teraz zobaczcie, jak wygląda, jaka jest różnica między tym zrobionym przeze mnie, a tym. Prawda, że moje ładniejsze? Jest bardziej hipsterskie, bardziej vintage'owe. Tu jest prawda, tak? Tu jest prawda. Cała prawda, całą dobę. Ale chciałbym teraz powiedzieć kilka słów do wszystkich ludzi, którzy pracują w gastronomii. Ja jestem tutaj na nogach od 10, jest godzina 16.40, w związku z tym to jest taki środek tak naprawdę... Jak chcesz coś miłego powiedzieć, to czekam. Dla ludzi pracujących w gastronomii. To jest środek roboczego dnia. Ja się nie spodziewałem, że jest to tak obciążające. Się czuję, jakbym wszedł do pralki z suszarką i właśnie z niej wyszedł. Że ja trochę teraz też się tak czuję, bo jak siedzisz od listopada i tylko patrzysz szybę i dajesz na wynos i teraz masz taki pierwszy dzień, gdzie wiesz, to się dzieje to co dzisiaj, no to można przeżyć pewien szok, nie? Znaczy wiesz, dla mnie to jest szok, bo robię to pierwszy raz w życiu. To robi 3 lata. Aha. Dla mnie to jest nawet, jeśli masz tak rozłącze od tego i teraz tak wszystko na ciebie idzie, to tak, dalej jest, wiesz. Tak, tak, tak. A jest to bardzo ciężka praca i proszę, Jak to słowo powinno brzmieć? Nie wyzłośliwiajcie się na tych ludzi. Nawet jak czasem czegoś zapomną, podadzą nie tak, trudno, mają do tego prawo. To jest naprawdę bardzo męcząca robota. Doceniajmy ich ciężką pracę. Proszę Państwa, proszę zapamiętać swoje miejsca w kolejce. Kto był za kim, pamiętacie? I teraz chodźcie, pani Zofia ma dzisiaj urodziny, zaśpiewamy 100 lat. Chodźcie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. To ja dziękuję, że pani przyszła. Ale historia, pani jest ostatnia. To jest od rana, od kiedy tutaj pracujemy, pierwszy moment, kiedy stoi ostatni klient i nie ma kolejki. To pani kończy tę akcję dzisiaj. Super, cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo, że jest pani razem z nami. Dziękuję, że zdążyłam. Tak, i dziękuję wszystkim, którzy byli tutaj dzisiaj. 500 kawiarni i restauracji w całej Polsce włączyło się do akcji. To jest coś nieprawdopodobnego. U nas wydaje mi się, że ile? 6 tysięcy będzie? Będzie, prawda? Więc jeśli pomnożymy to przez skalę całego kraju, pięknie dziękuję, że włączyliście się do tej akcji. Wzruszające. Dziękuję. To był odcinek specjalny na kanale Wchodzę w to, barista, a tak naprawdę to w ogóle nie chodziło o tę kawę. Chodziło o nadzieję płynącą między innymi z kawy, ale przede wszystkim z serc tych wszystkich ludzi. I właśnie tutaj się nagadałem, że skończyliśmy pracę na dzisiaj. Tararara, tararara. Co dla was? Kawusia będzie. O, znowu się robi kolejka. Super. Woo! Macieju, sorry, mieliśmy iść do domu, ale chyba nie pójdziemy. Robimy dalej, a wy oglądajcie kolejne odcinki na kanale Wchodzę w to. Subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek i wszystko to, co się robi w internecie. Pa, hej!